Dzień dobry, witam bardzo serdecznie wszystkie raki w horoskopie na czerwiec 2023 roku. Będzie to horoskop szybki, jednorozkładowy, obejmujący wszystkie sfery życia, zarówno uczuciową, jak i zawodowo-finansową, a także energetycznie zdrowotną. Zatem zapraszam do wysłuchania. Raki, czerwiec 2023 roku. Jakieś rady, wskazówki? Raki. Na co zwrócić uwagę? Raki. No, kochane raki, to może być troszkę ciężki, ale przełomowy i kończący się super miesiąc. Kończycie, kochane byczki, kochane, przepraszam, raki, czerwiec jako król denarów, tak? To jest energia człowieka sukcesu, energia prestiżu. Król denarów mówi o mężczyźnie najczęściej, tak? Który jest po prostu, no, mistrzem w swoim fachu, w swojej dziedzinie, który ma pieniądze, ma sukcesy na koncie, który się nie boi wyzwań, ale jest przy tym bardzo stabilny, konkretny, dający poczucie bezpieczeństwa. Także albo wy takie będziecie, kochane raczki, albo, lub też może i, taki człowiek się w waszym życiu pojawia i będzie miał bardzo korzystny wpływ na jakby dalsze miesiące. Ale po kolei. Karta wyjściowa, czyli jakie teraz, jak będzie za chwilę. Dziewiątka mieczy. No, dziewiątka mieczy mówi o tym, że trzeba w miarę możliwości pokonać jakieś stany lękowe, depresyjne, uzależnienia, nałogi, toksyczne relacje, jakieś toksyczne kwestie, jakieś takie trudności, które są przy was, ale one są tylko i wyłącznie na poziomie waszej głowy. Naprawdę da się z nimi walczyć, kochane raczki. Nie bójcie się, czy to terapii, czy to jakichś technik relaksacyjnych, czy nawet farmakologii, tak, ale tego, co wam po prostu pozwoli wyjść, no, z tego dołka, który gdzieś tam niestety możecie przejawiać, tak? Także, no, walczymy z tym, kochane raczki. To, co przeszkadza istotnym problemu w całym waszym sukcesie w czerwcu, tak, może poprzeszkadzać rycerz kielichów i koło fortuny, czyli jakiś powrót do przeszłości, powrót być może sprawy z przeszłości, albo osoby z przeszłości, albo jakiejś sytuacji, tak, która już miała miejsce. No i po prostu przez nią może wasza perspektywa zmieniać się po prostu, no, jak chorągiewka na wietrze, tak? Zmieniacie o 180 stopni, czyli coś postanowicie, a tu nagle ciach, coś się pojawia z przeszłości i znowu nie wiecie, jakby w którym kierunku iść. No, karty radzą, siódemka denarów. Bądźcie, kochane raczki, w miarę możliwości cierpliwe. Siódemka denarów prosi o cierpliwość. Mówi, że już ziarenko zostało, bądź za chwilę zostaje zasiane, tak? A na plony, na ten cały sukces, no, trzeba będzie chwilę poczekać, ale warto. Także w miarę możliwości wykażcie się, kochane raczki, cierpliwością. To, co nieunikniony i wynik, no, ósemka mieczy i czwórka denarów, no, nieunikniony jest to, że te trudności, jakieś ograniczenia, jakieś takie problemy, tak, które są znowuż, tak, tylko i wyłącznie na poziomie waszej głowy, no, one mogą być i być może będą, ale jesteście w stanie je pokonać. Siłą, swoją energią, swoją motywacją jesteście w stanie, kochane raczki, po prostu się z tego wyzwolić. I czwórka denarów, tylko bądźcie odważne, tak, w miarę możliwości wychodźcie poza strefę swojego komfortu, bo może być przy was taki lęk przed tym, żeby się otworzyć, przed rozwojem, tak, ale naprawdę jesteście w stanie go pokonać. Kiedy tylko to zrobicie, proszę bardzo, stajecie się, tak jak powiedziałam, królem denarów, człowiekiem z pieniędzmi, z sukcesami na koncie, dającym poczucie bezpieczeństwa, ale również taki facet, tak, może się w waszym życiu pojawiać i naprawdę będzie miał bardzo pozytywny, konkretny, stabilny i fantastyczny wpływ na wasze życie dalej w kolejnych miesiącach. I tego wam życzę, kochane raczki. Trzymam za was kciuki bardzo mocno. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Życzę fantastycznego czerwca. Do usłyszenia, do zobaczenia.